Pani Małgosiu, Pani Darku, czy chcą Państwo coś dodać do tego worka różnych namysłów na temat sztuki, który tutaj Dobra, ja otworzyliśmy? chcę do worka teatralnego dodać spektakl, który powstał u nas w Rybniku, a w zasadzie w Redutowach, czyli w miejscowości pod Rybnikiem. To nie jest może tak spektakularna inscenizacja jakiejś historii, tak jak ta, o której Karolina mówiła. To jest historia, którą znaczy się, którą ja odkryłam, a wymyśliła scenariusz do niej moja koleżanka, która jest reżyserką, która studiowała wtedy, jest zarazem też no, takim działaczem kulturalnym. Studiowała wtedy na studiach podyplomowych właśnie reżyserskich we Wrocławiu, szuka tematu do swojego spektaklu dyplomowego. A ja miałam taką historię dwóch dziewczyn, znaczy w zasadzie, no wtedy już wiedziałam, że dwóch dziewczynek z Rybnika, no nazwa miasta Rybnik, a dziewczynki pochodziły z żydowskiej rodziny Ryba, czyli one się nazywały Ryba. I to była rodzina Żydów z Zagłębia, która przyjechała do nas do Rybnika w okresie międzywojennym, bo Rybnik był polski, więc u nas się jeszcze osiedlali też Żydzi z Zagłębia. Tu się urodziły tym małżonkom, czyli Abrahamowi i Miriam, dwie córeczki. I ja znalazłam lata temu na stronie Yad Vashem zdjęcie jednej z tych dziewczynek. To było zdjęcie, które mnie bardzo poruszyło. To było jakieś 10 lat temu. Ta dziewczynka miała na tym zdjęciu może 6-7 lat, z taką wielką, ogromną, wiecie, białą kokardą, którą kiedyś się dzieciom wciskało w głowę. Mnie moja mama też taką wsadzała. Ta dziewczyna miała takie wielkie, ogromne oczy. Ja mam takie samo zdjęcie, tym, że ja stoję z mamusią, którą trzymam za rękę. Mam mniej więcej też 6 lat, też z tą kokardą, też podobną fryzurą. Jest ta różnica, że ja przeżyłam, a ona zginęła w Auschwitz. I na podstawie, znaczy się tą dziewczynkę zawsze gdzieś tam przy okazji pokazywałam jako taki symbol tych dzieci, tego miliona dzieci, które zginęły. I z uwagi na to, że jestem zalogowana na różnych forach genealogicznych i tak dalej, kiedyś tam gdzieś napisałam, że szukam kontaktu z rodziną Rybów i odezwał się do mnie po latach ktoś z rodziny Ryba, bowiem ja nie wiedziałam, że miała jeszcze ta dziewczynka, która zginęła, nazywała się Szajndla, czyli Stefcia, że miała siostrę. I zaczęliśmy korespondować. Okazało się, że to był siostrzeniec, który pisze do mnie z Izraela. Okazało się, że w rodzinie, gdzieś tam wysłane przed wojną z Rybnika, przetrwały zdjęcia, wtedy w Palestynie, potem w Izraelu. I tych zdjęć jest bodajże 6 czy 7. I oni w Izraelu nie wiedzieli nic o swoich dziadkach, którzy zginęli w Auschwitz, nie wiedzieli nic o swojej cioci, która zginęła w Auschwitz. Mama przeżyła, czyli ta druga z siostrzyczek przeżyła obóz na terenie Czechosłowacji, wiedzieli tylko tyle, i wyjechała po wojnie na statku Exodus, dosyć słynnym statku, który wypłynął z Marsylii, a potem został zawrócony z powrotem do Europy. I tylko tyle wiedzieli. No, dodatkowo jeszcze zmarła w dosyć młodym wieku, kiedy jej dzieci były smarkate i nie pytały, co się stało, a ona miała wypieranie Holokaustu, tego wszystkiego, co się stało. Ja na podstawie tych krótkich informacji, które miałam, znalazłam, w jakim obozie ta dziewczynka była, co się mniej więcej stało. I zaraziłam tą historię swoją koleżankę, która jest reżyserką. Ona zrobiła spektakl, oczywiście pisząc scenariusz na podstawie zdjęć. Spektakl wystawiał teatr amatorski, nie zawodowi, nie profesjonaliści, kompletnie ludzie, którzy o Żydach wiedzą nul, zero. Młodzi ludzie. W różnym wieku, ciut starsi, ale generalnie młodzi ludzie. I spektakl jest, był, był. Ja jechałam na ten przedstawienie finałowe, czyli obronę pracy dyplomowej do Wrocławia. I ja jestem osobą, która zawsze robi ogromne ilości zdjęć. To powiem wam, że siedząc na tym spektaklu, na którym byłam tylko ja, mój mąż, którzy przyjechali z Rybnika, moja koleżanka też z Rybnika i jej aktorzy, którzy przyjechali, i pozostali różni reżyserzy i ich aktorzy, no bo też bronili pracę, przedstawiając coś tam. Ja cały czas płakałam przez cały spektakl. Ja się bałam nawet chusteczki poszukać, z uwagi na to, żeby nie zakłócić tego spektaklu. Potem to było wystawiane ileś razy w Rybniku. Oczywiście na małych scenach, nie na dużej scenie profesjonalnej. Wiecie, teatry amatorskie mają jeszcze to do siebie, że nie ma pieniędzy na nic. W jaki sposób pokazać obóz koncentracyjny, w jaki sposób pokazać statek Exodus, tego typu rzeczy. To jest wszystko tak topornie może zrobione. Ale jest to bardzo wzruszające. Spektakl zresztą ten zdobył ileś nagród na tych spektaklach takich, przed takich festiwalach amatorskich.
Ale w trakcie pandemii, która w pewnych momentach była też dobrodziejstwem, ten spektakl był u nas wystawiany na żywo w teatrze naszym. Mamy dosyć dużą scenę teatralną, ale bez publiczności. I poprosiłam wtedy dyrektora teatru naszego, żeby podłożyć, z uwagi na to, że miało to lecieć online, żeby podłożyć do tego napisy w języku angielskim. I wyobraźcie sobie, że to było tak wzruszające, no bo wiadomo, jest pandemia, wszyscy siedzimy. To był pierwszy dzień bodajże Chanuki, bo to było w grudniu wystawiane, a przed telewizorami w Izraelu siedziało kolejne pokolenie z tej rodziny, czyli oni patrzyli na spektakl o swojej babci, której nie znali, która zginęła w Auschwitz, o swoim dziadku, o swojej cioci, która poszła tak samo do komory gazowej, była malutką dziewczynką, o swojej mamie, która przeżyła, i o swojej mamie, która na statku Exodus starała się dostać do Palestyny. No niestety nie dostała się, musiała drugi raz się tam dostać. To było tak wzruszające, że gdzieś tam to oglądają następne pokolenia i uważam, że forma spektaklu, nawet przez zwykły amatorski teatr wystawiana, przemawia niejednokrotnie bardziej do ludzi niż film. Nie wiem, no ja nie widziałam tego spektaklu o Środuli, więc tu się nie mogę wypowiadać. U nas w Rybniku akurat ten spektakl wystawiany, nie wiem, może w sumie łącznie przez te parę lat 6 razy, za każdym razem spotykał się z bardzo dobrym odbiorem. Naprawdę z bardzo dobrym odbiorem i muszę powiedzieć, że to jest chyba jedna z lepszych rzeczy, które mi się udało zrobić, żeby namówić kogoś. Poza tym jedna z lepszych form upamiętnienia osób, o których jeszcze wiecie, to nie były żadne jakieś ważne dla miasta osoby. To była zwykła rodzina. Jeszcze dodatkowo to nie byli nasi niemieccy Żydzi, których wiadomo, trochę inaczej się traktuje, trochę lepiej, tylko to byli, jak ja to mówię, Żydzi gorole, nie? Bo oni tu przyjechali na Górny Śląsk za pracą i mieszkali u nas od tam, nie wiem, 30 roku do 39. Oczywiście zdjęcia były na bazie fotografii, które ta rodzina robiła w atelier Altmanów w Sosnowcu. To tyle.